Polowanie na węża. A więc skróciłeś żywot pierwszego z niegodziwych tyranów. Raduj się, lecz uważaj, bo nie wszyscy będą tak niezdarni. Przed nami stoją jeszcze większe wyzwania. To wąż zwabił twojego ojca w pułapkę, w której ten szlachetny człowiek stracił życie. Nadszedł dla nas czas zemsty. Oddaję ci dowództwo nad moimi głównymi siłami, abyś mógł zacząć tropić gada. Równocześnie Lord Wełnowór utworzy drugi front. Ludzie węża rozpoczęli budowę zamku w sąsiednim hrabstwie. Przepędź tę garstkę strażników, którą wąż tam pozostawił, a potem sam dokończ budowę. Duke z pewnością zapragnie odbić zamek, tak więc zorganizuj tam silną obronę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nami. Jesteśmy w kolejnym odcinku z gry Stronghold, twierdza i nakurzamy. Jak to tu wygląda? Wygląda to przekomicznie, dlatego nie ma pierd dzielenia się. Idziemy od razu. Spory kawał drogi. Jakieś polecenia? Idziemy, nie ma się co z nimi cackać. Tylko problemu nam to przysporzy. Pamiętajmy, wszyscy jesteśmy w pozycji obronnej. Panie, wilki atakują. Czekamy na rozkaz. Strzały gotowe. Tak? Łucznicy w gotowości. Łuk będzie ci służył. Wyruszam. Karbować strzał. No, to jest akurat bardzo proste. Nie ma się nawet specjalnie co spinać. Okej, tutaj stracimy. Już pan zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Ja muszę stracić sesję. Czekamy na rozkaz. Ruszamy. Wróg został pokonany. Zabić mi się, zabić mi się. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Zabić niedźwiedzie. Niedźwiedzie tak mi od twoich poddanych. Ich atakują, ale kurwa, tak. Ode mnie. Łucznicy w gotowości. Możesz na nas liczyć. I co? Koniec? Aha, rozumiem. Będę cały czas atakować do momentu, w którym nie przyjdę. Oczywiście, wiadomo. Cały czas taktyka ta sama. Tak, tak, tak. Fajnie wszystko tu, coś ładnego. Tutaj fajny murek. Myk, myk, myk. Właśnie, trzeba zwolnić czas przede wszystkim. Bo oprócz tego, że tutaj będzie ładnie to wyglądać, etc., to musi być jeszcze funkcjonalne. W ogóle, kurde, cuda, wianki, fight. I walniemy sobie tu wieżę. O, tu. I teraz jest ok. Ok, zatem moi łucznicy idą kawałek tutaj. Kawałek drogi. Nie ma się co srać z tym. Będzie to bez sensu, jeżeli będziemy się spinać. Tutaj gdzieś był dźwiedzie. Okej, okay, wasza grupka. Dokąd idziemy? Idzie tu na dźwiedzie. Pestka. To jest pełno drzew, więc trzeba je ścinać. Dwa, trzy. Cztery. Dobra, pięć. Jest okej. Okay. Nasze pola uprawne. Wydaje mi się, że przydałoby się tego mimo wszystko troszkę więcej. Mimo tak, tak, tak. No, to jest może trzeba powiedzieć, że tu. Tak i tak. Kamor. Kamor jest akurat jeszcze ustawiony u góry, więc chyba damy radę. Damy, damy. Nie można chyba tutaj nie tego zbudować, mój panie. No trudno. Na szczęście mamy ich tylko z jednej strony. Niedźwiedzie atakują twoich poddanych. Niedźwiedzie atakują poddanych. Zawsze. O Jezu! Zabij! Prosta dobra sprawa. Okej, okay, co my mamy? Mamy mało jedzenia, więc trzeba będzie się z tym sprężyć. Skoro mamy zboże, potrzebny nam młyn. Skoro mamy młyn, to potrzebna piekarnia.
Hyk. Głupio. Trochę powinienem do tytułu ustawić. Alright. Trzy piekarnie stykają. Natomiast trzeba zrobić trochę łuczarzy. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Nie sroj dymem. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Mój pań, zające mnożą się w alarmującym tempie, sir. Nasze plony są zagrożone. No i też bym z tym problem. Dokąd tym razem? No to w drogę. Te głupie wilki. To było przejebane. Jakieś polecenia? Co? Czekamy na rozkazy. No nie gadajcie, że wilki wybiły mi kurwa wojsko. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Tak? Łucznicy w gotowości. Bez sensu. Straciłem wojsko przez głupie wilki. Mój łuk będzie ci służył, mój panie. Naprawdę. Ach, dobra. Nieważne. Okej. Okay. Im mniej mamy budynków, tym szybciej zrobimy tego. Tą część. Osiągnij liczbę ludności 50. Kurwa, macie jednak muszę wszystko. Ludzie węża rozpoczęli budowę. Dobra. Aha. Tutaj to. Okej. Okay. To jednak trzeba zrobić tutaj jeszcze taki budyneczek. Niedźwiedzie atakują twoich poddanych. Jezu. Kurwa, co te niedźwiedzie takie mocne? Możesz na nas liczyć. Naprawdę. Kurwa, tyle ludzi to jest problem. Dokąd idziemy? Okej, to idź tutaj. Nie ma sprawy. No ja zaraz kurwa będzie problem z tym jebanym wilkiem. Mój panie, wilki atakują. W pizdu. Jakieś polecenia? Zawsze gotowi. Stójcie. Dokąd tym razem? Mam wrażenie, że zginiesz. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Możesz na nas. Dokąd idziemy? To pestka. Mam wrażenie, że kurwa wszyscy zginą. Prosta sprawa. Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Ależ to spory kawał drogi. Wróćcie. O, no to mi się wydaje, że kurwa nam spierdolić z głupimi wilkami. Nieważne. Okej, przyspieszamy, bo to trochę za wolno leci mimo wszystko. 60 to jest dobra prędkość. Róbcie się ludzie, róbcie. Zawsze gotowi. No to w drogę. Kurwa. Jebane wilki. Serio? Ile ich tam jest? Wróć, nie. Rozpocznij od nowa. Zacznij jeszcze raz, tak naprawdę, bo to... Kurwa, jest teraz coś śmiesznego. Ludzie węża Dobra, lecimy. Dokąd tym razem? Myk. Ależ to spory kawał drogi. Myk. Powiedz tylko, co mamy zrobić. I to wszystko. Wy zostajecie, szkoda tracić. Czekamy na rozkazy. Już tam zmierzamy. Są radni. Powiem tak. Wy... Tak? Zacznijcie rozstrzeliwać to. Nie mogę wycelować, sir. Dlaczego nie? Nie mogę wycelować, sir. Jak to nie, kurwa? Nie mogę wycelować, sir. Odszukać cel. Ruszamy natychmiast. No, nie mogę wycelować, sir. Nie mogę wycelować, sir. Wyruszamy. Nie mogę wycelować, sir. Łucznicy w gotowości. Mój panie, wilki atakują. Dobra, niech se atakują. Celować spokojnie. Wróg został pokonany. Nie mogę wycelować, sir. No, możecie podejść. Dobra. Już tam zmierzamy. Strzały gotowe. Trzeba pozabijać jak najszybciej. Karbować strzały. Odszukać cel. O chuj. Celować spokojnie. Strzały gotowe. Ruszamy natychmiast. Myślałem, że kurwa coś się spierdoli. Karbować strzały. Jak wilków ogólnie to jest sporo.
Dobra. Wyruszamy! Aha. I to jest ten moment, w którym budujemy mur. Aha. Trochę tutaj. Z wieżą. Wieże są ładne. Okej. Pyk. Pyk. Robimy ładne wieżyczki. Zrób to, to. Mój łuk będzie ci służył. Okej. Możesz na nas... Stwierdzam, że trochę was uchło. Dokąd idziemy? To... Zawsze gotowy. Zaraz was. Pierdolę. Już ruszamy. Okej, teraz trzeba się zająć troszkę gospodarką. Tak i tak. Zwiększymy przyrost ludności. Trzeba sobie dopierdzielić trochę w życiu. Jest okej. Zające mnożą się w alarmującym tempie, sir. Nasze plony są zagrożone. No to... To co tutaj? Okej. Okay. Skoro tu jest pilnowane, tutaj jest okej. Okay. Tutaj jest gdzieś dźwięk? Nie, u góry. Wypierdol za króliczoki. Okej. Okay. Na czym to ja tutaj? Mamy mało jedzenia. O, a to mi przypomina, że trzeba zbudować tego tu. To zboże. Ten. Piekarnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, jest okej? No i dwóch. O, ja dobry deal. Potrzeba drewna. Ejo. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Postawa agresywna, zabijać króliki. Tutaj coś jest. Gdzieś kurde leży wilk. Zasranic. Dobra, te wilki są daleko, ten jest daleko. Nie są ogólnie zagrożeniem. Żadne. Kurde, gdzie jest ten dźwięk? No tutaj był. Już go ktoś zabił? Możesz na nas liczyć. No dobra. Oprócz tego, że to... Okej, okay, dobra. Czyli idziemy w tym kierunku, jest okej. Okay. Tu masz okejkę jeszcze. Drugą. Za mało pracowników, aby trzecią. Ten obiekt mógł funkcjonować. A nie tu. A walniemy je. Dobra. Stać mnie. Up. Jeszcze jedną chatę. Jest okej. Okay. Oczywiście teraz będzie kurwa się pierdolić z tego. I gdzie jest ten dźwięk? Gdzie jest kapitan dźwięk? No nie widzę. Niedźwiedź, tak dźwięk. Wszystko dźwięk. Wiadomość od twojego skryby. Sir Długoręka wyruszył statkiem do dalekich krain, aby negocjować wykup króla z niewoli. No to świetnie. Albo i nie. A, nie będę mówić, co się stanie, bo wiadomo. Spoilery są złe. Chociaż osoby, które grały, to już i tak wiedzą. Zapasy co? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Powiększają się? To git. Żeby się powiększały bardziej, trzeba chyba więcej tych. No ja, bo to mają dosyć dużą drogę, więc trzeba mi więcej. Nie powiem, że będzie sens, kurde, robić tutaj cokolwiek więcej. Królu, zabić wiedzia! Nie, kurwa, on zrzec mnie! Nie! No nie!
Niedźwiedzie atakują twoich poddanych. To jest, zawsze gotowy. Jeszcze jakieś kurwa dźwięk jest tu? Trzeba iść wypatroszyć. Co, kurwa, koniec? Bez sensu. Już koniec wiedzi. Okej. Potrzeba kamienia. No tak patrząc, trochę tego wszystkiego tutaj jest. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. No ja, bo kurde, trzech piekarzy nie dotarło. Nie żyją. To jest kurwa smus. Okej. Mój panie, wilki atakują. Gdzie? Będziesz mi kurde pokazać, a nie. Jezu, czemu się osiedlił w tak zjebanym kurwa miejscu? Wilki, niedźwiedzie, kurde moja stara. What the hell? No dobra. Przyspieszmy wszystko, bo nie ma sensu kurde czekać na to. Gdzie? Gdzie? Tym razem? Kurwa. Już wyruszamy. Okej, tutaj wszystko jest działa. Piwa nie chcę. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć piekarni. Świetnie. Kurde, tych plebsów by się przydało więcej, albo jakaś kurde droga na górę. Zające mnożą się w alarmującym tempie, sir. Nasze plony są zagrożone. Powiedz tylko, co mamy zrobić. No sprawdźmy to. Tak. Tak. Znalazłem sposób. Nie jest on jakiś mega szybszy, ale jak to tylko dobrze ustawię, to będzie szybszy. Mój panie, wilki atakują. Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Chuj. Dobra, żołnierze węże. Czekaj, bo wiem, że to się zaraz skończy w pierdole, jak nic nie zrobię. Zatem czekamy lecimy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, panie. Kawałek drogi. No było właśnie wkurzające najbardziej. Czas ładowania tych wieśniaków. Czekamy potrzeba na nam nowych rekrutów. Jakieś polecenia? Wojska węża atakują. Okej. Serio. Czekamy na rozkazy. Tak? Łucznicy w gotowości. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Ruszamy na jakieś polecenia. Odszukać cel. Easy way. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Żadnych specjalnych strat. Tylko jeden kretyn. Czekamy na rozkazy. Mój panie, wilki atakują. Tak? Gdzie? Jezu, naprawdę. Ja... Wróć, idioto! Możesz na nas liczyć. Dokąd idziemy? Zawsze gotowi. Jezu. Kretyni. Czemu otaczają sami debile? Nawet w moim własnym zamku. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, sir. Łucznicy w gotowości. Urlop.
Kawałek drogi. Kawałek drogi. Kawałek drogi. Już tam zmierzamy. Słuchaj. Mój łuk będzie ci służył. Ci tu. Ruszamy natychmiast. Rady. Jak ci się reszta wojska będzie po prostu dalej się ogarnia znowu. Okej, okay, tutaj idzie bardzo szybko teraz. Potrzeba kamienia. Co? Kurwa, daj kamienia. Daj kamienia. Pięknie. Zające mnożą się w alarmującym tempie, sir. Nasze plony są zagrożone. No, dobrze, że to jest jeden punkt faktycznie. Dokąd ma tym razem? No to w drogę. Tutaj się nic nie dzieje. Zaczku wszystko. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, se. Mój panie. Okej. Okay. No. Co my teraz musimy robić? Populacja 42, czyli jeszcze jedna kobierka. Tu. Teraz potrzeba tam. Złota. Nasz skarb pustoszy. Wiadomość od węża. A oto nasz mały bohater. Chyba mam dla ciebie niespodziankę. Chyba nie. Jakieś panie, wilki atakują. Kawałek drogi. Czekamy na rozkazy. Tak? Celować spokojnie. Jezus, nie lubię wilków. Łucznicy w gotowości. Wkurza mnie to, że on nic nie może zareagować na nie. Okej, okay, dobra. Tyk. Okej, okay. Dobra, już tutaj nie można wejść. Wojska węża atakują! Bardzo spoko. Mój łuk będzie ci służył. Strzelać. Strzały gotowe! O Jezu. O, ale to wygląda. Ale to już nie wygląda. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Tam. No nie, na serio oni to mijają. Nie powinni. To pestka. Szybciej, szybciej do króla, kurwa. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, polecenia. Już tam zmierzamy. Czekamy na rozkaz. Wróg jest atakowany. Wróg został pokonany. Uff. Prawie byśmy to spierdolili. Potrzeba nam nowych rekrutów. To samki mordy. Dokąd możesz na nas liczyć? Dobra, zrobię tych pieprzonych włóczników. Też się przyda to. Ale tylko dwóch. Tak? Więcej nie trzeba. Ruszamy natychmiast. Łucznicy w gotowości. Wy możecie stać wyruszamy. Tutaj. Zawsze wy zostańcie tutaj. Tak, mój władco. Wkurzające jest, że tutaj mimo wszystko przechodzą. Będzie trzeba tutaj zrobić blokadę w postaci wojsk. Okej. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, sir. Dobra. Nasz skarb pustoszeje. Jest git. Mamy 52 ludzi. Jest git. Pierwszy cel osiągnięty. Jest git. Teraz trzeba się zająć komuną. Żartowałem. Nie komuną, tylko kościołem. Tak jest chujowo. Nie lubię takich zadań. Ty się zastanawiasz, kurde, co się stało. Potrzeba nam broni, mój panie.
Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Nie kurczą się, wydaje się, panie. To są kłamstwa i kalunie, moje drogie ludki. No, teraz będzie lepiej. Ludzie radują się na wieści o twoim małżeństwie, sir. Z kim, kurwa? Nie zgadzam się na nic. Jakieś mariaże pogięło. 16%. Dobra, zobaczmy, co mogę sprzedać. Ne. Fajnie. Kolejny kościół, naprawdę. Kościoły powinny być te darmo. Ale nie. Tutaj kurde, że chrystianizacja jej inne bezeceństwa, bzdury. Księdzu, popierdzielaj szybciej. Gładko, gładko. Raz, dwa, raz, dwa. Wystarczającej ilości towaru. A nieważne, ale stać mnie na kolejny kościółek. Im więcej ich będzie popierdzielać, tym szybciej skończy się tak głupia misja. Nie lubię ogólnie motywu kościoła w grach. Ale jedno, z czym się zgadzam, jest to kurwa droga inwestycja i chuja daje. Okej, zaraz osiągniemy. Lud czci twoją osobę, panie. Religia, kurde, mnóstwo. Ludzie się cieszą. A nie ma tutaj, kurde, przypadkiem stosu do palenia czarownic? Potrzeba nam broni, sir. Dokąd tym razem? Czekamy na rozkazy. Wiadomość od węża. Ach tak, czas umierać. Ach tak, zbliżają się moje procenty. To bardzo dziwnie zabrzmiało, ale nieważne. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Czekamy na rozkazy. Wiadomość od węża. Po co tu przybywasz? Psujesz mi plany. Jest! Idź sobie stąd. Koniec. Aż moja dziewczyna zaczęła do mnie dzwonić. A zatem... Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Stronghold Twierdza. Mam nadzieję, że wam się podobają takie odcinki. Nie jest zbyt nudno, chociaż zwycięstwo trudno powiedzieć, żeby było nie nudno. Okej. Kiedy lud tej ziemi ujrzał, w jaki sposób powstrzymałeś siły węża, zaskarbiłeś sobie ich przychylność. Hrabstwo jest twoje. No już jest Sherlock. Dobra, zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślę, że pół godziny powinno was zadowolić w zupełności. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, dajcie łapeczkę w górę. To bardzo motywuje. O Jezu, coś tu się nabrudziło. Oj. Dziunia się nabrudziła. Dobra, bardzo motywuje i naprawdę, jeżeli jesteście za tym, żeby mój kanał się rozwijał, dajcie łapkę w górę, walnijcie jakiś fajny komentarz, to zawsze napawa chęciami do pracy. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!